Bo ja kiedyś chciałam urodzić. To się opatrzyj ty. To kończymy filmik. Co? Kończymy filmik i co? Muszę pracować. Anabel. Ten Anabel? Oddajmy naszej córce, dajmy na imię Anabel. To wtedy tak siedzi. Komu? Dzisiaj będziemy wymyślać imię dla naszego bombejka. Lubicie, jak was juszczymy, lubicie, jak was clickbaitujemy, dlatego dzisiaj zrobiliśmy dokładnie to samo. Tak. Przepraszamy, ale już klikniecie. Tak, już oglądacie nas. Jak już nas oglądacie, to dzisiaj będziemy rozmawiać o imionach. Tak. Najpopularniejszych imionach dla dzieci w Polsce i w Korei. Tak. Jesteście ciekawi? No, zaczynamy. No, kto pierwsza? Dla kto pierwsza? A to żeńskie czy męskie najpierw? Najpierw męskie, bo ja bardzo chcę urodzić syna. A czemu chcesz urodzić syna? Bo ja jestem pierwszą w naszym rodzinie. No. Ja mam młodszego brata. Zawsze chciałam być. Mieć. No, zawsze chciałam mieć starszego brata, a nie młodszego. Mhm. No dlatego dobra. Dawaj. Czyli ta pięć tak robimy. A to pięć tylko? Mhm. Dobra, to od piątki, tak? Mhm. Dobra. No to na piątym miejscu w Polsce jest Franciszek. Franek. Franciszek? No, Franek, no. Że? No, Franek. Ale taki Franciszek, taki święt. Tak, Franciszek, tak. No. No, Franek, no. Ale to nie czuję się jakie polskie imię. Jak to polskie imię, Franciszek? Naprawdę? Ja no. Dla mnie trochę taki, nie wiem. Francuskie imię. Franciszek, francuskie imię, no. Fran. Podobny, nie? Czwarty. No. Aleksander. Aha, ale te imię dla mnie bardziej takie dziecki, a nie takie męskie. No, Aleksandra. Dużo Ola. Osób. Tak, Aleksandra jest, nie? Dlatego. No dlatego, a jaki jest skrót od Aleksander? Bo od Aleksandra jest Ola, a od Aleksander? Olek? Olek. A nie Alex? Nie. A to wtedy nie ma Alex? Nie. To jest Alex imię, ale to nie jest polskie imię. Dobra, na trzecim miejscu jest Jakub. Kuba. Dużo słyszałam Jakub. Ale dla mnie jest dziwny. Jakub? Ale czemu może być Kuba? A Bartosz, a Bartek ty? To ma sens. Jak Bartosz, Bar jest, nie? Ja tylko Bartek. Ale Jakub? Kuba. Kosujesz ja i zostaje Kub, ja. Jakubek. Jakubek. A tak możesz powiedzieć mały Jakubek. Przepraszam wszystkich. O, przepraszam. Kto jest to? Proszę pisać. Ja. Kubek. Kubek. Ja. Kubek. Drugie, najpopularniejsze imię męskie to jest Jan. Janek. Jan. I pierwsze? No zgadnij, jakie może być pierwsze imię najpopularniejsze? Według ciebie w Polsce? Nie wiem. Oczywiście to są dane z zeszłego roku. To są najpopularniejsze imiona, które dało się dzieciom w zeszłym roku. Hubert, David, Bartek, Bartosz, nie. Wojtek. A Wojtek jest na 10 chyba. Antoni. Pierwszy raz słyszę. Antoś. Tosia. Tosia. U nas w rodzinie jest Tosia, no ale to jest żeńskie. Antonina. A męska wersja? Antoni. A to też tak polskie imię? Mhm. Ja nigdy nie słyszałam. To znaczy, jestem stara tak. I w moim... A nie, nie jesteś stara. Bo jakbyś była stara, to byś słyszała, bo to jest stare imię, które teraz wróciła znowu moda. Więc jesteś pomiędzy byciem starą, a młodą. A coś podoba ci się? Z tych imion? Mhm.
Znaczy nie, no wszystkie są spoko. Znaczy Antoni spoko, Jan spoko, no. Kuba, tak. Na imię, które my chcemy? No. Jest na 7 miejscu. Mhm. To jest Filip, Filipek. W 5 miejsce. Mhm. Ynu. Nie Ynu, tylko Ynu. Ynu. Mhm. Ynu. I potem 4 miejsce. No. Sił. Ynu, Sił. No. A potem 3 miejsce. Tuyun. Tuyun. Mm. A 2 miejsce. Hajun. Hajun. Moja koleżanka ma syna, a i syn ma na imię. Hajun. Tak. Mhm. Ale właśnie Hajun chyba słyszałem. No. Mhm. A pierwsze miejsce. Sojun. Sojun. Też trochę. A teraz już, no. No, Sojun to chyba takie najpopularniejsze, ale Siu. Uno też, bo Uno jest ten Inu. Idol jest. No tak, ale Uno, Siu takie. Czemu? Nie wiem, dziwne. Dziwne. Dobra, to kobieta. Dawaj, kobieta. Dzięskie imię. Dzięskie imię. Mhm. 5 miejsce. Maja. Maja? No to słyszałam. Maja. Maja, fajna Maja. Widzisz? Fajna Maja. Tak dobrze pamiętam. No, 4 miejsce. Mhm. Hanna. Hania. Tak. Na moim klasie też tak. 2 osób. 3 miejsce. Mhm. Zofia. Zosia. Coś słyszałam. Mhm. 2 miejsce. Oczywiście, of course. Przez kilka lat było 1 miejsce. Julia. A Julia. No. No. I 1 miejsce. No, jak myślisz? Ola? Nie. Anna. Barbara. 1 miejsce. Zuza. Zuzanna. Podoba ci się któryś? Ja? Dawaj. Sofia? Albo Maja też to spoko, no. Albo Hanna, Hania, bo w Korei tak jest takie imię, Hanna, dlatego no. Nam najbardziej się chyba podobało kiedyś, jak rozmawialiśmy, imię Róża, no. Changmi. Ale w Korei też kto ma na imię? Rosa. Tak. Blackpink. Blackpink, albo Czek. Czek. Come back. Dobra, to dzięskie imię. 5 miejsce. Soyun. 4 miejsce. Haeun. 3 miejsce. Soa. 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 2 miejsce. Haeun. Haeun. 1 miejsce. Jian. Jian? To jest dziwne. Dziwne, nie? Jian. Dla mnie Soa to taka piękna imię. Soa. Soa. A teraz jest taki właśnie trend chyba w Korei, że no właśnie takie, że sylaby, że takie bez, że druga sylaba jest samogłoską. Chyba. No. O, no. No. Tak, w zeszłym roku tak wyglądało. No. Nie? Że druga sylaba jest samogłoską, no, dlatego tak trochę dziwnie. A, ci, u, su, a, ci, u, ci, a, ci, ja, na, un, no, juna, no, 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 czuła. No, Cea. No. Ale dlatego A tak kończy, nie? Albo U. To brzmi, tak, taki delikatnie, no, żeńskie i taki. Jesteś już Polką. Nie. Imię żeńskie musi się kończyć na A. No, trochę tak. No, to. A twoje? Midzin? To nie. To jestem wyłęski, no. Nie, bo Midzinka, nie? No, jestem Midzinką. Zmienić nie. Kong. Tak sprawdziliśmy. Tak, czyli jakbyśmy mieli kiedykolwiek kiedyś bąbelka, to jakie imię dasz? Polskie czy koreańskie? To też dużo osób pytają, nie? No. Jesteście ciekawi? Ja też ciekawa, ja nie wiem. Ale... Ale odpowiedziałaś? A co ty? Jak myślisz? Nie wiem. Nie wiem. Męskie może być koreańskie. Czyli gdzie... Nie? Czemu? Bo... Dyskryminujesz swoją przyszłą córkę? Nie. Dzieński to wtedy musi być kończył A, ale to trochę trudno tak tworzyć, co? Nie? Takie piękne imię powiedziałaś. A to wtedy koreańskie, męskie imię wtedy jak? Co chcesz?
Ja nie, znaczy ty powiedziałeś, że chcesz męskie koreańskie. Jakie chcesz? Nie wiem. No, a to polskie, to co chcesz? Już mówiłem, Filip. A drugi? Co drugie? Może być drugi też. Męski. Jeszcze nie mam jednego, a ty o drugim myślisz. A trzeci? Bo ja kiedyś chciałam urodzić. Dużo płaczę i ty. To kończymy filmik. Co? Kończymy filmik i co? Muszę pracować. Jakie imię wam się podobało? Proszę pisać w komentarzu. Tak. I dzisiaj tylko to tyle. Przepraszam. Trochę clickbait. Tak, to dziękuję bardzo. Nie zapomniałam łapki do góry. I jeszcze suba też. No i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa! I love you. 난 정말 네가 좋아.